Memento homo mori. Pamiętaj, człowiecze, o śmierci. Dwaj tajemniczy bracia, ubani w czarne habity i czarne kaptury niczym Ku Klux Klan, pozdrawiają się tymi słowami, wchodząc na nabożeństwo wielkopostne do kaplicy Męki Pańskiej u Franciszkanów w Krakowie. Każdy z nich dzierży w rękach nabitą na laskę trupią czaszkę, aby owo pamiętanie o śmierci łatwiej człowiekowi przychodziło. Pamięć o rzeczach ostatecznych, życie w perspektywie śmierci, jakże to obce ideałom współczesnego świata, owładniętego kultem młodości, folgującego wszelkim przyjemnością, spychającego śmierć i cierpienie do głębokiej podświadomości. Tymczasem w Krakowie tradycja ta trwa ponad 412 lat. W XVI wieku kanonik Szyszkowski, późniejszy biskup, założył przy kościele franciszkanów organizację nazwaną najpierw Bractwem, a później Arcybractwem Dobrej Śmierci. Opracował również statut, zgodnie z którym celem arcybractwa jest uświęcanie członków. Czy dziewczyna może należeć do tego bractwa? Nie. Kobietom należącym do arcybractwa, nazywanym siostrami, nie przysługuje ani czynne, ani bierne prawo wyborcze. Nie noszą też one żadnych zewnętrznych oznak przynależności, tylko szkaplerz pod ubraniem. W czasie nabożeństw trzymają tylko świece. Bracia mają na sobie tak zwane kapy brackie, z grubej materii i kaptur w formie cypiska. Na plecach odmalowana jest jedna z scen z Męki Pańskiej Jezusa. Prócz tego bracia trzymają w rękach odznaki przynależności. Na początku kroczą bracia z trupimi głowami na laskach i berła. Na czele procesji kroczy brat Krucyfer. Jest to stowarzyszenie elitarne zrzeszające różnych członków zawodów. Kiedyś królów.